Witamy wszystkich, którzy do nas dołączają. Cieszymy się bardzo, tym bardziej, że to będzie bardzo wyjątkowa kinoterapia i bardzo wyjątkowa rozmowa o serialu dla niektórych kultowym, Sense8, serialu zrobionym przez braci siostry. Kiedyś byli braćmi, teraz są siostrami wachowskimi. Więc przez siostry Wachowskie, który jest serialem dotyczącym przyszłości i trochę fantazji jest w tym, chociaż nie wiadomo ile fantazji, wszystko to co tam jest pokazane może się okazać prawdą, no ale umówmy się, że to jest science fiction, ale taki rodzaj science fiction, taki rodzaj fantazji, który jest tak naprawdę metaforą, właśnie taką przypowieścią można by powiedzieć o naszym świecie i porusza zadziwiająco dużo wątków, które są nam teraz doraźnie bliskie, dla nas ważne i mimo, że serial był robiony kilka lat temu w Stanach Zjednoczonych, bo te są trzy chyba sezony, produkowane między 2015 a 2018 rokiem, więc no to już jest serial sprzed kilku lat, ale on właśnie teraz nabiera aktualności. No ten ostatni sezon to jest taki specyficzny, bo to są, w zasadzie to jest taki dwugodzinny film, takie zakończenie, podsumowanie tych dwóch poprzednich sezonów. I tak specjalnie zrobione w zasadzie dla fanów, dlatego że obejrzenie tego ostatniego sezonu bez znajomości tego, co się wcześniej działo, zupełnie nie ma sensu, bo po prostu nikt nie będzie wiedział, o co chodzi, jeżeli nie zna wcześniejszych sezonów. No ale powiedz, jak ty to przeżyłeś, bo nie lubisz, wiem, że nie lubisz science fiction. Wiesz co, science fiction, jeśli jest inteligentne, to lubię. Nie lubię takiej chamskiej bajki, powiedziałbym, która jest na poziomie dziecinnym wręcz, gdzie widz jest epatowany wyobrażeniem statku kosmicznego, jakieś bajkowe wydarzenia w świecie planet. To rzeczywiście to mnie nudzi po prostu. Ja nie jestem z pokolenia Wojen Gwiezdnych i nigdy to nie było dla mnie kultowe. Natomiast jeśli film science fiction zawiera w sobie filozofię jakąś, właśnie jest przypowieścią, metaforą, tak jak było z filmem, który mnie sformatował, jeśli idzie o science fiction, czyli z Odyseją Kosmiczną 2001, która była nieco wcześniejszym sposobem podejścia do science fiction. Jeśli jest tak, to wtedy ja się włączam. No i na szczęście Sense8 to jest serial właśnie taki z jakąś filozofią, z myśleniem trochę głębszym o świecie i przede wszystkim mający charakter metafory. Znaczy oglądamy opowieść fantastyczną o grupie ludzi, którzy są właśnie nie ludźmi już, którzy wyglądają tak jak ludzie, ale mają już w kodzie genetycznym nowy element, którego ludzie nie posiadali, więc są jakby takim nowym podgatunkiem człowieka, czy nadgatunkiem, czy nowym gatunkiem człowieka. W każdym razie ten jeden element w kodzie genetycznym, który jest u nich nowy, powoduje, że ludzie ci tradycyjni, ci, którymi my jesteśmy, czują się zagrożeni, a właściwie no, rządy, ci, którzy rządzą światem, czują się zagrożeni obecnością tych nowych, innych ludzi, którzy mają sposób, którzy znają sposób na komunikowanie się pomiędzy czasem, pomiędzy miejscem, bez konieczności przenoszenia się i to jest dla nich czymś oczywistym, mogą współdziałać ze sobą, mogą funkcjonować jak ludzie, ale też jak jeszcze coś. W związku z tym są potraktowani jako jednostki, istoty wrogie, no i zaczyna się polowanie na nich.
No, ja oglądając ten serial miałem, zaczęło się od tego, że powiedziałem, że nie znoszę filmów ani seriali science fiction, dlatego też no, nie miałem większego przekonania, ale po kilku odcinkach byłem zafascynowany. Obejrzałem za jednym tchem, absolutnie zachwycony byłem tym. Natomiast mnie się kojarzy ten serial, jakbym miał podać dwa słowa, którymi bym jakoś opisał ten serial, to świadomość i podświadomość. To znaczy, to jest takie połączenie świadomości z podświadomością. To są, tak jak powiedziałeś, tacy ludzie, którzy mają wyjątkową możliwość przechodzenia między świadomością a podświadomością, co jest zadziwiające, dlatego że my jako ludzie zwyczajni też czasami, na przykład w trakcie wieloletniej terapii, sięgamy do tej naszej podświadomości. Natomiast jeśli chodzi o tę wrogość, o jakby, bo to jest w końcu film, więc rzeczywiście tam jest też druga grupa ludzi, którzy nie są zainteresowani, albo raczej są zainteresowani wykończeniem tych właśnie świadomych nadzwyczajnie. Boją się właśnie tego, żeby ludzie nie byli świadomi, bo ta świadomość nadzwyczajna no, nie jest im na rękę. I mnie się to kojarzy z wieloma systemami, które nas otaczają dzisiaj współcześnie. Polityczne systemy, religijne, jakieś tradycyjne, szereg różnych systemów, które powodują, że ludzie z nadzwyczajną świadomością, z jakimś takim dostępem do swoich potrzeb, niekoniecznie są mile widziani. Stąd zafascynowałem się serialem, który jest science fiction. No więc właśnie, Armen, to jest dokładnie to samo mnie przyciągnęło do serialu. Cały czas przypominam, że tytuł to jest Sense8, bo widzę, że wśród naszych słuchaczy pojawiają się głosy, że jeszcze jakoś mignął ten serial i ominął ich, w związku z tym, że dopiero planują obejrzeć. Nazywa się Sense8. I jest dostępny w Polsce na Netflixie, tam można obejrzeć. Otóż to, co powiedziałeś, jest kluczem i najważniejszym powodem zainteresowania naszego dzisiaj tym serialem i tego, że ja polecam ten serial, mimo że on jest nierówny i o tym też możemy za chwilę porozmawiać, powiedziałbym tak bardziej w trybie recenzyjnym. Natomiast w kinoterapii nie recenzja jest najważniejsza, to ewentualnie można tak na marginesie albo na koniec. Najważniejsze jest to, że ten film jest metaforą. Jest w nim zresztą mnóstwo metafor, ale ta najważniejsza, którą jest cały film, cała opowieść, to jest opowieść o tym, że władza czuje się zagrożona przez tych, którzy są odmienni, którzy są inni, którzy są, uwaga na to słowo, niesformatowani, którzy nie dają się sformatować tak, jak władza chce, żeby wszyscy wyglądali, którzy nie boją się albo nie mogą być sformatowani, nie mogą być tacy sami, są inni, chcą być inni i przez to są takim żywiołem nieopanowanym. Stąd się bierze, ta metafora dotyczy myślenia społecznego, stąd się bierze poczucie ksenofobiczne, poczucie lęku i odrzucenia wobec tych, którzy są inni od nas i my ich przede wszystkim nie rozumiemy. A jeśli nie rozumiemy czegoś lub kogoś, to się tego boimy. A jak się boimy, to nie staramy się poznać, nie staramy się przestać bać, tylko zaczynamy zwalczać. Wobec tego tu jeszcze do tego dochodzi element operacji na mózgu, no bo to ta cała inność dotyczy umysłu. No i to jest twoja domena już, Armen, ale umysłu dotyczy na przykład wszystko to, co jest dokonywane w internecie, w mediach i w polityce, w dziedzinie manipulacji naszą świadomością. I teraz w okresie, który mamy, nie chcę mówić dokładnie i konkretnie o co chodzi, o których polityków, bo chciałbym, aby jutro w czasie ciszy wyborczej zapis tej naszej rozmowy był dostępny w internecie, żeby można go oglądać i żeby nie można powiedzieć, że jest naruszeniem ciszy wyborczej, więc nawet jeśli coś mamy w głowie i w pamięci, to nie mówmy tego, expressis verbis, po to właśnie, żeby tej
przyszłej ciszy nie naruszyć, ale jednak pamiętajmy, że konieczność sformatowania naszych umysłów i powiedzenia i nam, nie możesz być inny, bo jeśli jesteś inny, to jesteś zły, albo to jesteś gorszy od nas, jesteś obcy, a jeśli obcy, to nie jesteś nasz, a jeśli nie jesteś nasz, no to jesteś gorszy i nie jest, i jesteś niepożądany. To przecież tutaj jest w opowieści, jak w bajce pokazane przygodowo, my śledzimy to, bo chcemy zobaczyć, co się dalej stanie, ale przecież to na co dzień dotyczy właściwie wszystkich obywateli, ponieważ wątek w tym serialu LGBT jest bardzo silnie wyeksponowany. Mamy tam nie tylko gejów, ale nie tylko osoby biseksualne, ale także mamy transgender przede wszystkim, to znaczy nie tylko transseksualistów, ale właśnie transgender. Zresztą ten wątek jest najlepiej przedstawiony moim zdaniem i nic dziwnego, bo siostry Wachowskie to przecież przerabiają na sobie samych, więc doskonale wiedzą. I myślę, że ten lęk wobec LGBT, który jest eksponowany politycznie i który się używa jako maszynę polityczną, jest tu dokładnie opisany, z czego on wynika, i pokazany też jest, jak bardzo on jest absurdalny. Poruszyłeś dużo bardzo istotnych wątków. Ja za każdym razem, kiedy wracam do tego serialu, to jestem naprawdę poruszony tym, jakie obszary tam się mieszczą, to znaczy czego dotyka ten serial. I powiedziałeś o tej inności i o naszym mózgu, więc pozwól, że w dwóch słowach skomentuję. Rzeczywiście no, nasz system nerwowy tak jest skonstruowany, że lubimy zazwyczaj to, co już znamy. W związku z tym wszystko, co jest nieznane, wywołuje u nas lęk. Więc chciałbym chwilę się zatrzymać na tych osobach, które z jakiegoś powodu właśnie boją się osób nieheteronormatywnych, bardzo ogólnie rzecz ujmując, no i generalnie boją się różnorodności, bo ten serial porusza nie tylko różnorodność, jest sednem tego serialu nie tylko jeśli chodzi o różnorodność seksualną, ale różnorodność rasową, religijną, kulturową i tak dalej. Zresztą przepiękne zdjęcia, miejsca realizacji są taką emanacją tej różnorodności. Ja tylko wskoczę to, co mówisz, przepraszam, ale dla tych, którzy nie widzieli serialu, powiem, że tam jest kilka wątków, które się mieszają, przeplatają, i te wątki rozgrywane są w różnych częściach świata. Mamy wątek rozgrywający się w Ameryce, w Wielkiej Brytanii, na Islandii, w Indiach, w Afryce, i no, oczywiście ci obdarzeni dodatkowym genem mogą się przemieszczać pomiędzy tymi miejscami nawet bez własnej woli, po prostu się znajdują i mogą rozmawiać z osobami, na przykład chłopak z Afryki może z dziewczyną z Islandii rozmawiać i być albo tu, albo tam. To jest bardzo łatwe, ale to, co powiedziałeś, te różne miejsca są pięknie filmowane. Mamy Islandię, która jest zimna, czysta i przecudna, a z kolei jak wątek w Indiach filmowany jest, no to mamy tak, jakbyśmy oglądali film w Bollywood. Zresztą te wszystkie zdjęcia są tak esencjonalne, że chce się natychmiast tam przenieść. W związku z tym jakby obcowanie z obrazem, oglądanie, słuchanie muzyki, która też jest świetna w tym filmie, powoduje, że pragniemy różnorodności. To jest, myślę, główny cel, który został osiągnięty. Wracając do tego, jak funkcjonuje nasz mózg. Krótko mówiąc, nie lubimy niczego, czego nie znamy, więc żebyśmy mogli polubić coś, czego się boimy, potrzebny jest nam czas. W związku z tym wszystkie osoby, które się bardzo boją różnorodności, w zasadzie niekoniecznie muszą być nietolerancyjne, niekoniecznie muszą być zaściankowe, złe. To są zazwyczaj osoby, które po prostu mają dużo większy lęk niż chęć eksplorowania i chęć sprawdzania i doświadczania tego, jak świat wygląda. No i ten serial być może właśnie dla osób, które mają pewnego rodzaju trudności z akceptowaniem różnorodności, będą mogły zaznać tej różnorodności na przykład na ekranie. Jeszcze taki jeden wątek ciągle miałem w głowie, oglądając ten serial. No, nie można powiedzieć, że bohaterów nie dotyczy
dotyczy pewnego, pewnym sensie zaburzenia, no bo oni odczuwają ból, ten dar, który jest tam pokazany, jednocześnie jest też zaburzeniem, dlatego że no, koszty są za tym idące. I jak oglądałem z punktu widzenia mojej pracy zawodowej, jak mojej fascynacji zaburzeniami osobowości, to no, dla mnie było takie oczywiste, że wśród nas, my wszyscy, chcąc zaznać tej różnorodności, bardzo często ocieramy się o zaburzenia osobowości. Często te zaburzenia osobowości wymagają kosztów, ale jakiś to świat jest wspaniały z tymi ludźmi, którzy nie są jednolici, nie są formatowani. A ja nie rozumiem, co to znaczy ocieramy się o zaburzenia osobowości. Zaburzenia osobowości to coś, co dotyczy w zasadzie większości z nas, ludzi. Generalnie chodzi o to, że we wstępnym dzieciństwie, w tym okresie takim nastoletnim, ukształtowana jest nasza osobowość, która się składa z części genetycznej, na przykład jak temperament, no i z takiej części, o której możemy powiedzieć, że ona jest nabyta poprzez kontekst kulturowy. I teraz jeśli sześć naszych głównych, podstawowych potrzeb jako dzieci, jeśli te potrzeby były zaspokojone w sposób dobry, no to rozwijamy się, możemy powiedzieć, mieścimy się w jakiejś normie, jeśli chodzi o nasze funkcjonowanie psychologiczne. Jeśli któraś z tych potrzeb nie była zaspokojona... Ale przepraszam cię, co to znaczy mieścimy się w normie? Co to jest norma? A to jest w ogóle ciekawe. No, gdybym miał powiedzieć, co to jest norma klimatyczna na przykład. Na przykład mówiąc o pewnych zaburzeniach, które widzimy w klimacie, mówimy o ociepleniu klimatu, mówimy o topniejących się lodowcach i w ogóle. Więc ale to norma... nie jest zaburzenie klimatu, Armen, to jest zmiana klimatu. Ale zaburzenie pewnego rytmu i pewnego... Dotychczasowego. Dotychczasowego rytmu, dokładnie tak. Czyli słusznie idziesz w tym kierunku, że normą, za normę najczęściej uważamy to, co jest nam znane i to, co jest częścią większości, ale nie mylić zaburzenia osobowości z seksualnością, bo jakby nie chciałbym tych dwóch wątków łączyć, bo żadna seksualność nie jest w żadnym sensie zaburzeniem, natomiast zaburzenie osobowości często pokazuje ból istnienia w zderzeniu ze światem, z którym nie możemy się pogodzić. Czyli inaczej mówiąc, różnorodność, którą mamy w sercach, w nas i pragnienie do zaspokojenia tej różnorodności, do zaznawania, do życia w zgodzie z tą różnorodnością pod wieloma względami. To nie jest tak wąskie, jak tylko kwestia seksualności. Często wywołuje u nas po prostu ból, dlatego że nie jest to takie oczywiste. W każdym razie zaburzenie osobowości to nie jest choroba psychiczna, ani to nie jest coś, co jest w jakimś sensie zaburzeniem funkcjonowania, ale jest to taki, o ile, jeżeli możemy powiedzieć, że taką normą jest to, że nasz system nerwowy jest w stanie adaptować się dość szybko do tego, co wokół nas jest i funkcjonować, to zaburzenie osobowości polega na tym, że miewamy różnego rodzaju trudności z tą adaptacją lub pojawiają się pewnym sensie tak coś, co możemy nazwać kompensacją, czyli żeby zaspokoić swoje potrzeby, które były w dzieciństwie zaniedbane, sięgamy po jakieś różne dostępne środki, którymi próbujemy zaspokoić swoje potrzeby, tak jak bohaterowie w filmie, ale bardzo często koszty tego są przerażające. Bardzo często to jest po prostu bardzo bolesne, przykre i smutne. Czy w jasny sposób ci powiedziałem, co miałem na myśli? Jasny sposób powiedziałeś, ale ja myślę tu o tym filmie trochę dalej. Mamy tu pytanie, dlaczego łączycie zaburzenia z filmem i różnorodnością? No, różnorodność specjalnie chyba jest tak napisana, jak dyslektycznie, no bo dyslekcja też jest objawem, świadectwem różnorodności. Dlaczego? Dlatego łączymy zaburzenie i tutaj też mówimy o zaburzeniach osobowości, a nie o zaburzeniu w ogóle, z różnorodnością, dlatego że generalnie różnorodność nie jest oczywistą sprawą. Więc żeby można było wprowadzić różnorodność w nasz jakby sposób myślenia, nasz sposób życia, potrzebujemy zrobić zamieszania trochę. W związku z tym tak naprawdę bez zaburzenia tego, co do tej pory jest nam znane i uznawane za bezpieczne i normalne, nie jesteśmy w stanie zaznać różnorodności. I dlatego łączymy te dwa słowa.
A ja, to ty tak łączysz, bo ja myślę trochę inaczej o tym serialu. Ja myślę o nim, ja właśnie od początku używam tych słów, jak o metaforze, jako przypowieści. Jeśli mogę porównać do czegoś, to on jest dla mnie taką opowieścią jak Mały Książę. To znaczy, niby to jest jakaś bajka, ale w każdym kawałku tej bajki jest jakaś bardzo wielka prawda o istocie takiej humanistycznej, istocie człowieczeństwa. I kiedy myślę i patrzę na tę różnorodność, nie tylko seksualną, ale właśnie osobowościową i na to, że wiesz, transgender to polega na tym, że człowiek czuje się kimś innym niż został określony po urodzeniu. Bo po urodzeniu ktoś określa, to jest chłopiec, to jest dziewczynka. Na podstawie tego, czy jak jest zbudowany i czy ma tam dziurkę, czy coś mu wystaje. Rzecz najprostsza. Tymczasem to może nie mieć nic wspólnego z mózgiem, który jest zupełnie inaczej ukształtowany. To, że ktoś mówi po urodzeniu, to jest chłopiec, to jest dziewczynka, to jest początek formatowania. Człowiek jest formatowany od samego początku przez innych ludzi, nie przez naturę, nie przez siebie, tylko przez innych ludzi. Najpierw jest określona jego płeć przez kogoś, i mimo że może okazać się ona potem niezgodna z całą strukturą tego człowieka, z jego umysłowością, jego wrażliwością, z jego psychologią. Nie, ale to jest mało. Potem upływa parę miesięcy i niosą dziecko do chrztu. To jest coś, co zrobili moi rodzice i ja zawsze im powtarzałem, że nie mogę im tego wybaczyć. Mówię, abstrahując już od tego, czy ja chcę być wierzący, czy ja nie chcę, to ja chcę o tym zdecydować. Trzeba było poczekać do 18 roku życia. Jak ja bym wtedy uznał, że chcę być chrześcijaninem i katolikiem, to bym się ochrzcił. To jest możliwe. Można ochrzcić dorosłego człowieka. Dlaczego decydować o chłopcu, o dziewczynce małym, o istocie, że ma iść tą drogą, tą ścieżką, która być może wcale dla niego nie jest najlepsza, że musi być według tej tradycji formatowany. Więc całe życie, całe układanie, wiesz, dorastanie, układanie człowieka do dorosłości jest jednym wielkim formatowaniem. Formatowanie to dla mnie ograniczanie. Formatowanie to jest ograniczanie, ograniczanie wolności. I teraz ten serial Sense8 pokazuje na różnych przykładach, że to wychodzenie poza formaty, to rozpychanie się, które daje tak naprawdę przepustkę do wolności, do radości, do tego, żeby życie stało się poezją, żeby życie stało się prawdą, to właśnie jest uznawane za największe zagrożenie. Zacząłeś od Małego Księcia i potem rzeczywiście wspaniale opisałeś to, co ja w języku psychologicznym nazywałem zaburzeniem osobowości, czyli formatowanie, o którym mówisz. Wyobraź sobie, że nie człowieka, tylko jakąś glinę albo coś innego formatujemy. To znaczy, to formatowanie jednoznacznie kojarzy się z odcinaniem, z naciskaniem, wywieraniem takiej presji. Unifikowaniem. Dokładnie tak. Unifikowaniem. Teraz koszty tego w dorosłym życiu muszą się odbijać i pojawiają się w funkcjonowaniu psychologicznym. W związku z tym to, że jest to ogromnie istotne, dlatego też na przykład my chcieliśmy ze względu na czerwiec LGBT, ze względu na wyjątkowy miesiąc, chcielibyśmy też poruszyć ten temat, nie tylko dlatego, że uważamy, że różnorodność jest niezbędna, ale z mojego punktu widzenia, z punktu widzenia mojej pracy zawodowej, ta różnorodność naprawdę dużo kosztuje i często, żeby można było pozwolić sobie na różnorodność, to koszt, jaki ponosimy, to jest coś, co się odbija na naszym zdrowiu i na naszej psychice. I to miałem na myśli, mówiąc zaburzenie, a nie była to jakaś forma oceny pewnego stanu.
A powiedz, jeśli chodzi o bohaterów, bo tam rzeczywiście ten serial nie jest tylko na temat LGBT, jest to na temat relacji poliamorii, jest to na temat LGBT, małżeństw, związków, przyjaźni, no naprawdę tam jest bardzo wiele wątków. Ale jest też o teleportacji. Dla wielu, no ty się uśmiechasz, a dla wielu widzów kultowość tego serialu właśnie na tym polega, że to jest najbardziej interesujące. Notabene ja mam takie wrażenie, że my jesteśmy w XXI wieku, już jesteśmy no, na progu trzeciej dekady, to nie są żarty, to nie jest sam początek XXI wieku, że my jesteśmy gotowi na następny krok ewolucyjny. I ta teleportacja dla mnie nie jest jakąś fantazją. Dla mnie jest oczekiwana jako, powiedział, prawie nowy model iPhone'a. To znaczy, ja oczekuję, że to będzie w zasięgu ręki. W związku z tym to rozszerzanie, wychodzenie poza dotychczas znane formuły życia, formuły organizacji społeczeństwa, wydaje mi się niezbędne. To znaczy, nie da się dłużej zachować dotychczasowego status quo i nie da się wrócić do życia sprzed pandemii, bo pandemia to jest takim, którą mamy, jest w tej chwili taką wyczekiwaną cezurą. My czekaliśmy od dłuższego czasu na jakiś pretekst, żeby ustanowić cezurę, żeby odciąć XX wiek i poprzednie życie od przyszłości, że my chcemy być sprowokowani do tego, żeby zrobić krok do przodu. Ten serial Sense8 jest właśnie takim zrobieniem kroku i też pokazaniem, że ten krok jest zatrzymywany, że są duże siły społeczne, które nie chcą do tego dopuścić. No nie sposób się z tobą nie zgodzić, bo pamiętasz, jak pierwszy raz w trakcie pandemii zastanawialiśmy się, jak zrobić kinoterapię, to rozmawialiśmy chyba tydzień, w jakiej formie. Potem było to jakieś takie dla mnie przynajmniej niezbyt oczywiste. Tymczasem no dzisiaj się teleportujemy, no jestem u ciebie, ty jesteś u mnie, państwo też są z nami i jest to możliwe. Mało tego, nie jest już to w żaden sposób jakieś anormalne, po prostu jest to część naszego funkcjonowania i myślę, że to z nami zostanie, masz rację. Może przeczytajmy, co pani Eliza napisała, bo zasłania nas tekst, ale przeczytajmy. Socjalizacja to zawsze jest ograniczenie wolności. Dlatego czasami zaburzenie tak zwanej normalności wychodzi jednostce na zdrowie. Odchodzimy od formatowania przez innych w świadomą samotransmutację. Ten film to świetnie pokazuje. Na przykład mężczyzna wchodzi w rolę kobiety i zostaje pocałowany przez jej męża, co go zaskakuje, ale kuje jego zdziwieniu, ale nie odrzuca. Wolność podnieca. Co byś powiedział na to? Pani Eliza, jestem zachwycony. Lepiej nie mogłem tego ująć. Absolutnie się z tym zgadzam. Absolutnie się zgadzam. Tak, tak, tak. Rzeczywiście ta różnorodność, ja tak bardzo chciałem, żeby celem, czy jakby czymś, co zostanie w pamięciach słuchać w naszym spotkaniu, było to, że różnorodność kosztuje i powinniśmy być gotowi na ponoszenie takich kosztów. I że to zaburzenie właśnie jest niezbędne do tego, żeby różnorodność mogła zaistnieć. Ale ciągle używasz słowa zaburzenie, a moim zdaniem ono jest anachroniczne. W tej sytuacji, o której powiedziałem wcześniej, kiedy mamy zrobić ten krok w przyszłość, mówienie o zaburzeniu w kontekście odejścia od tego, co było wcześniej przyjęte za normę, wydaje mi się wręcz niestosowne. Ja to robię z pełną świadomością, dlatego że jednym z celów tych naszych spotkań to jest tak zwana psychoedukacja i bardzo często korzysta się z psychologii w gabinetach psychoterapeutycznych i w ogóle korzysta się z określenia zaburzenia osobowości, czy mówi się w ogóle o zaburzeniach i ja uważam, że skoro to słowo funkcjonuje w obiegu takim terapeutycznym, to dobrze jest to dobrze zrozumieć i nie łączyć tego z niczym, co jest złe, chore, dziwne lub nienormalne, ale po prostu jest to częścią nas, więc
Może zamiast zaburzenia będę mówił zburzenia, ponieważ zburzenie takiego obrazu, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, do takie zburzenie tych wszystkich fundamentów, na których budowaliśmy przez całe lata naszą świadomość, jest niezbędne do tego, żebyśmy dopuścili do siebie różnorodność. Więc w takim sensie będę się uparcie trzymał tego słowa. Pani Bożena pyta, gdzie można ten serial obejrzeć, więc jeszcze raz powiem, że na Netflixie jest dostępny wszystkie sezony, wszystkie odcinki. I chyba rzeczywiście warto. Serial nazywa się Sense8. Przyznam szczerze, że ja go z dużym opóźnieniem obejrzałem dopiero teraz, bo Armen go znalazł i namówił mnie, ja się broniłem. Mówiłem, nie chcę science fiction, mam już dosyć tych bajeczek dla dzieci, ale namówił mnie na to, mówiąc, to jest trochę inny film i inne science fiction i miał rację. I wydaje mi się, że ten film odpowiada przede wszystkim na naszą sytuację, która jest taka, że czujemy, że coś się zmienia, czujemy, że i my możemy w DNA naszym za chwilę odnaleźć jakieś nowe elementy, właściwie oczekujemy na nie, oczekujemy, że to się stanie, oczekujemy na takie dowody przejścia do następnej epoki, no i jedni się tego boją bardzo, a inni przestępują z nogi na nogę i nie mogą się doczekać, żeby już znaleźć się w tym pięknym nowym świecie. Notabene właśnie przed chwilą rozpoczęła działanie radiostacja Radio Nowy Świat właśnie, który, jak wiadomo, powstał na gruzach starej Trójki. Będę miał przyjemność być w tym radiu, więc dlatego informuję, że tych, którzy na to radio oczekują, że już dzisiaj była pierwsza transmisja, no taka jeszcze eksperymentalna, w internecie pod adresem radioświat.online, radioświat.online, ale nowyświat.online. Nowy Świat jest tutaj kluczem i jeszcze raz przypomnę, że serial Sense8 pokazuje różne przykłady odchodzenia od dotychczasowej, znormalizowanej w ramach różnych religii, różnych obyczajowości, way of life, czyli znormalizowanego sposobu życia. Z takim oczekiwaniem dla mnie jest zachwycająca sytuacja, kiedy meksykański aktor, który robi karierę i u jego boku pojawia się piękna aktorka, koleżanka z planu, są obfotografowywani w tym meksykańskim pudelku, pokazywani w telewizjach, no, że to pewnie jest zakochana para, że będą narzeczonymi, że może jakieś małżeństwo, tymczasem na razie między nimi nic nie ma. No, ona dąży do jakiegoś zbliżenia, ale on ciągle unika, mówiąc, że już jest zajęty. Ale nie chcę powiedzieć wprost, że jest gejem, że ma ukochanego, no i że oszukuje całą opinię publiczną, pretendując do tego, że jest heterykiem, czyli heteroseksualny i że, no, że z tą dziewczyną coś go łączy. I w pewnym momencie ona napiera i dochodzi do konfrontacji, wchodzi do mieszkania jego i zastaje tego narzeczonego. I tu jest moment, który mnie zachwycił, mianowicie ona nie wybucha oburzeniem, ona nie znajduje w sobie rodzaju pogardzenia jej piękną kobiecością, tylko wybucha zachwytem i obdarza ich obu swoją przyjaźnią i taką radosną chęcią bycia z nimi. I wydaje mi się, że to jest taki przykład nowego kroku, nowego sposobu podejścia do takich obyczajowych, wydawałoby się tradycyjnie charakterystycznych sytuacji, że kobieta obrażona o to, że mężczyzna nie kocha jej, tylko innego mężczyznę. Zamiast wybuchnąć oburzeniem, zamiast czuć się odrzuconą i
obrażoną, wybuch oferuje im przyjaźni, wskakuje im do łóżka. Mnie się to podoba. To jest dowód takiej radosnej wolności, która jest zgodna z moim myśleniem o świecie. No, to jest też absolutnie to tożsame z całym tym serialem, mianowicie chodzi tam o zmysły, w związku z tym no to jest po prostu naturalne, więc ja myślę tylko, że też, że nie chodzi tylko o to, żeby zaakceptować coś, co czasami wywołuje u nas oburzenie albo nawet poczucie krzywdy, tak jak powiedziałeś, tak? Czasami taka kobieta może być poruszona, może mieć takie poczucie krzywdy, że ktoś, w kim ona się zakochała, okazał się gejem. No chyba, że tamten go wprowadza w błąd, no to już jest inny wątek, ale ta naturalność, to znaczy ta zmysłowość, czyli to, że to jest coś, co nas otacza, bo ten serial pięknie pokazuje, że ta różnorodność seksualna, kulturowa i wszelka inna jest tak absolutnie naturalna, że to jest, to nawet nie ma dyskusji, czy my chcemy to akceptować, czy nie. I teraz często my, zderzając się z pewną różnorodnością w naszym środowisku, odczuwamy pierwsze. Jak myślisz, jak się tobie wydaje, znaczy, co ludzie zazwyczaj odczuwają, jak się zderzają z jakąś różnorodnością? Okazuje się, że właśnie chłopak jest gejem, syn jest gejem, sąsiadka zmieniła płeć, sąsiedzi żyją w nieoczywistym związku. Co ludzie zazwyczaj odczuwają? Ty wymieniłeś... Myślę, że odczuwają zdziwienie i takie... wybicie z pantałyku, to znaczy tak nie wiedzą, są tacy trochę wykolejeni, to są w sytuacji, w której nie wiedzą, co zrobić. Nie zgadzam się, jeśli chciałbyś zasugerować, że odczuwają lęk przed tym, albo złość, albo odrzucenie, bo uważam, że nie. Te złe elementy zawsze im są podpowiadane z zewnątrz. Człowiek czuje czasem zaciekawienie, na pewno zdziwienie i bardzo często bezradność wobec tej sytuacji, bo nie wiedzą, jak się do tego odnieść. Dobrze powiedziałeś. Oczywiście, że nie możemy powiedzieć, że lęku nie ma, tylko ten lęk jest odpowiedzią na coś. No, tak jak powiedzieliśmy na początku, czasami jeżeli to się kompletnie nie mieści w kwadracie, w którym ktoś był wychowany, to znaczy w jakichś poglądach, to wywołuje po prostu zamieszanie, burzy dotychczasowy porządek. I to na początku jest bardzo nietypowe i jakieś niepokojące. I teraz w zależności od tego, jak bardzo ktoś jest otwarty na nowość, na eksplorowanie, na doświadczanie, no to ten lęk szybciej lub później wygaśnie. To jest dokładnie tak, jakby ktoś, będąc na wakacjach, miał gotowość lub nie miał tej gotowości do próbowania różnych dań. Czasami jest tak, że ktoś widzi na przykład jakieś danie, które no, wygląda strasznie albo jakoś tam inaczej i pierwsze co, to nie, absolutnie, to nie ma mowy, ja tego nie będę jadł. A są tacy ludzie, którzy mówią, no to wygląda dziwnie, ale muszę zobaczyć, jak to smakuje. Jak zasmakują, to dopiero wyrabiają sobie opinię na ten temat. No właśnie, a świetnie, że zwróciłeś na to uwagę, bo my po prostu różnimy się także w sposobie reagowania na różne rzeczy. Mamy różne osobowości, temperamenty. Ja na przykład jestem typowym odkrywcą, pionierem i rzucam się na wszystko, co nowe. To się może okazać dobre, to się może okazać złe, ale już sam fakt, że to jest nowe, powoduje moje zainteresowanie, zaciekawienie i wszystko, co nowe, wydaje mi się bardziej warte czasu niż to, co już znam, nawet jeśli to jest coś bardzo ładnego, miłego, dobrego. Tu nie mówię o związkach osobistych, mówię raczej o zjawiskach, bo wbrew pozorom właśnie przy takiej postawie ciekawości to jestem w związku bardzo trwały i to zupełnie nie mam potrzeby takiego zmieniania i szukania ciągle. Natomiast odkrywam nowe sytuacje, nowe smaki. Jeśli wyjeżdżam do innego kraju, to zawsze zamawiam te potrawy, których nie znam.
czasem w ciemno, nie wiem w ogóle co to jest, ale z ciekawości, jak to smakuje, dopytuję, z czego to jest zrobione, jak to jest zrobione. Bardzo się, Marcin, mój przyjaciel, śmieje się ze mnie, bo on zwykle, jak wyjeżdżaliśmy, to bierze frytki i kurczaka, albo teraz jest weganinem, to pewnie by jakiś makaron wziął z serami i może to jeść w każdym kraju świata to samo. A ja z reguły biorę coś nowego, coś, czego jeszcze nie poznałem. I on się ze mnie śmieje, że z reguły mi to nie smakuje. I mówię, ojej, nie, to nie jest jednak dobre, ale zjadam z ciekawości do końca. I on się śmieje, przez taką twoją postawę ciągle jesz coś, co ci nie smakuje. A ja mam zawsze coś, co lubię. Więc... No ja muszę powiedzieć, że to nie jest takie oczywiste u mnie. Ja jednak zdecydowanie bardziej preferuję coś, co znam, rozumiem lub przynajmniej kojarzy mi się z czymś, co już wcześniej poznałem i muszę świadomie pokonywać pewne bariery, żeby zobaczyć coś nowego, żeby eksplorować coś, co może być fascynujące. Ewidentnie, jeśli coś tak jakby skrajnie się różni od tego, co do tej pory znałem, to wywołuje u mnie taką blokadę i chęć zastanowienia się, czy to oby rzeczywiście jest dobre. Dlatego mam większą skłonność do zrozumienia ludzi, którzy po prostu mogą być zdezorientowani na myśl o rodzinie, która jest inna niż oni są przyzwyczajeni, o związku, o przyjaźniach, sąsiadach i tak dalej. Także no widzisz, chociaż muszę powiedzieć, że to, co ty powiedziałeś przed chwilą, sprawdza się. Ja już cię znam z 5-6 lat i za długo nie musiałem cię namawiać do serialu, chociaż na początku absolutnie powiedziałeś, że mnie, no w ogóle to nie będzie dobry serial, ale jednak powiedziałeś, ale obejrzę. No i potem się okazało, że jednak zgoda jest. Ja natomiast mam tak, że jak zacznę oglądać i mi się ten serial nie spodoba, no to potem raczej nie wrócę, no chyba, że muszę obejrzeć, bo ty powiesz, że zrobimy kinoterapię. Armen, ja bym chciał cię namówić na to, żebyś powiedział nam teraz, rozwinął wątek, który powstał w momencie, kiedy opowiadałem w swojej wideorecenzji na YouTubie o serialu Dom Kwiatów i opowiedziałem, że no, tam dzięki niemu można zrozumieć ten skrót LGBT, który jest ze złą wolą i niesłusznie traktowany jako nazwa jakiejś ideologii. Nie ma czegoś takiego jak ideologia LGBT i każdy człowiek, który mówi o ideologii LGBT, wszystko jedno, czy świecki, czy ksiądz, robi to w złej wierze i kłamie, bo po prostu nie istnieje coś takiego jak ideologia LGBT. Określenie LGBT to jest określenie ludzi, różnych grup ludzi w związku z ich tożsamością seksualną. I to są LGBT, czyli mamy L jak lesbijki, G jak geje, B jak biseksualiści i T, wytłumaczyłem to w tej mojej recenzji jako transseksualiści. I wtedy jeden ze słuchaczy napisał komentarz, że to popełniłem błąd, ponieważ tak naprawdę to T w LGBT to oznacza nie transseksualistów, tylko transgender. Czyli no tu wracamy do gendera, który też był postrachem w Polsce jakiś czas temu, ten niewidziany gender. I dowiedziałem się, I to jest bardzo ważne, dlatego chciałbym, żebyśmy nad tym się przez chwilę zastanowili, że pojęcie transgender jest dużo szersze niż transseksualizm, bo oznacza nie tylko zmianę płci z kobiety na mężczyznę czy z mężczyzny na kobietę, ale przede wszystkim oznacza wszystkich ludzi, którzy czują się w pewnej niezgodzie wobec no właśnie formatu, który im nadano. W różny sposób to się
przejawia. I to nie dotyczy tylko przejścia z jednej płci na drugą. To prawda. No, trzeba byłoby w zasadzie, trzymając się rzetelnie tego skrótu LGBT, trzeba by dodać jeszcze Q i plus, bo jeszcze jest queer i plus, czyli no wszyscy inni, którzy również byliby nieheteronormatywni. I co do ideologii, jak tak mówiłeś jeszcze, to skojarzyło mi się coś takiego. No w zasadzie przecież mówimy Polacy, Ormianie, Żydzi i nikomu nie przychodzi do głowy, żeby powiedzieć to polska ideologia. Polacy to jakaś ideologia, albo Ormianie to jakaś ideologia. To po prostu nazwa grupy ludzi, których łączy na przykład wspólne pochodzenie. I teraz LGBT łącznie z faktem, że nawet istnieje flaga jakoś jednocząca mniejszość, jest to po prostu nazwa grupy ludzi, którzy są nieheteronormatywni, to znaczy, którzy nie są tacy sami jak większość społeczeństwa, tak w dużym skrócie możemy powiedzieć. Ale cieszę się, że wspomniałeś o tym, dlatego że jest dla mnie wyjątkowo ważne, żeby nie tylko w czerwcu, może też powiedziałbyś kilka słów na temat czerwca, dlaczego akurat w czerwcu. Czerwiec jest właśnie miesiącem LGBT, zresztą w Polsce KPH, czyli kampania przeciw homofobii, prowadzi bardzo szeroko zakrojoną właśnie kampanię informacyjną, mamy plakaty na mieście, mamy aktywność w internecie, no i my swoją rozmową dołączamy się do tej akcji. Chodzi nam bowiem o to, żeby podkreślić, że w miesiącu LGBT warto zrobić różne ruchy, warto zrobić różne wysiłki w kierunku zrozumienia, czym jest LGBT, na czym polegają potrzeby ludzi, którzy się tak określają i na czym polega krzywda, jaką się im wyrządza, manipulując ich losem, ich tożsamością w celu osiągnięcia korzyści politycznych. Dokładnie tak. Z pewnością też zauważyli Państwo, czy może Ty widziałeś, ja byłem zafascynowany tym, że wielkie firmy światowe, takie jak Google, Apple, LinkedIn, Pfizer, wielka firma farmaceutyczna, czy inne wielkie marki zmieniły logo, albo nawet polska firma CD Projekt od gier komputerowych również w tym miesiącu postanowiło wprowadzić akcent nawiązujący do LGBT, właśnie dlatego, że to są wielkie firmy świadome, które zdają sobie sprawę, że wśród ich pracowników, wśród ich twórców, wśród ich mentorów są osoby różnorodne i kompletnie nie mają zgody na to, żeby kogokolwiek wykluczać tylko dlatego, że nie mieszczą się w jakimś ogólnie pojętej normie. Stąd cieszę się, że my też mogliśmy się przyłączyć do tego, dlatego też myślę, że gdyby każda osoba mająca w rodzinie osobę, która nie jest heteronormatywna, albo sama możemy z góry założyć, że w każdej rodzinie jest ktoś, kto jest nieheteronormatywny, albo to jest nienormatywne, to znaczy w jakiś sposób wykracza poza normę, to znaczy nie odbiega od normy, wykracza poza normę. Tak, bo... to znaczy, no, nienormatywne w znaczeniu nieseksualnym na przykład, tak po prostu. Też, właśnie, że w każdej rodzinie jest ktoś taki i ograniczając się do norm, do takich twardo przestrzeganych zasad, które zostały kiedyś przez ludzi wymyślone po to, żeby łatwiej organizować społeczeństwo, ale które nie są niczym dobrym, nie są niczym pożądanym, bo prowadzą zawsze do ograniczenia wolności. Więc stosowanie się twarde do takich zasad jest krzywdzące dla ludzi, którzy właśnie poza tę taką zwykłość, ja bym normę zastąpił zwykłością, wychodzą poza tą zwykłość i stają się niezwykli. Wiesz, norma, często się łączy, określenie norma łączy się ze społeczeństwem, na przykład mówi się normy społeczne, więc jakie społeczeństwo, takie normy. To też jakby trzeba z dużą ostrożnością i z takim dystansem do tego słowa norma, no bo normy mogą być tworzone przez naprawdę przeróżne osoby, więc samo określenie norma jeszcze nic w sobie nie nosi, jeśli nie wiemy, czyje to są normy. Przede wszystkim mówiąc o normie, pamiętajmy, że normy się zmieniają.
Normy zresztą dotyczą wszystkiego. Ja, ponieważ jestem dziennikarzem, jestem wydawcą również, to mam taką paranoję i obsesję na temat norm językowych i norm pisowni polskiej, a szczególnie dotyczące na przykład znaków przestankowych, czyli przecinków. I w ciągu mojej pracy co kilka lat zmieniają się te normy i najpierw trzeba tak stawiać przecinki, potem trzeba dużo stawiać tych przecinków i od wszystko dzielić zdanie, żeby było bardzo dobrze, klarownie prowadzona uwaga czytelnika. Teraz jest nowa norma mówiąca jak najmniej przecinków. Powiedziałbym taka, wiesz, surowa, że dająca nam więcej wolności. I teraz, kiedy przychodzi korektorka i stara się nagiąć ten tekst do normy i ten przecinek niepotrzebny, albo tu wszędzie brakuje przecinków i dostawia, to ja zwykle protestuję. Mówię, to jest bez sensu. To może jest zgodne z dzisiejszą normą, ale jeśli ktoś weźmie tę książkę za 10 lat, ta norma już będzie wtedy inna, te przecinki już prawidłowo postawione dzisiaj, za 10 lat będą nieprawidłowo postawione. Wobec tego dajmy sobie z tym święty spokój, przestańmy się tak strasznie przejmować tym, czy przecinek jest dobrze postawiony, czy źle. Mówię specjalnie o przecinku, bo na przykładzie przecinka pokazuję, jaki mam w ogóle stosunek do norm. Otóż normy się zmieniają i to bardzo często. Przestańmy je traktować jako coś świętego. Woda na mój młyn, ponieważ mam dość duże problemy, jeśli chodzi o znaki interpunkcyjne, także poczułem się pocieszony. wracając do tego, o czym mówiliśmy, jeśli chodzi o potrzeby i o pewnego rodzaju, nawet trzeba by jasno powiedzieć, krzywdę osób LGBT, gdyby chociażby w takim jednym miesiącu wszystkie osoby, które kogoś znają, wszystkie matki, siostry, synowie, szefowie i tak dalej, powiedzieli o tym, że mam syna i on nie jest dziwny, nienormalny i tak dalej, mam córkę, mam pracownika, mam sąsiada, to te normy samoistnie uległyby pewnej zmianie. Cała sprawa polega na tym, że same osoby nieheteronormatywne mają dość dużo problemów w tym, żeby często ujawniać swoją tożsamość, no ze względu na pewnego rodzaju wykluczenie, ze względu na ryzyko z tym związane. Niemniej tego ryzyka być może, a może też jest poniekąd po stronie tych osób, które są znajomymi, przyjaciółmi, ale gdybyśmy wszyscy mieli jakąś odwagę społeczną do tego, żeby jasno powiedzieć, jakie jest nasze zdanie na temat osób nieheteronormatywnych, to mielibyśmy zasadniczy wpływ na ogólne zasady, którymi się otaczamy. Więc ja bardzo chciałem, żebyśmy w tym miesiącu coś powiedzieli, bo też jest dla mnie to okazja do tego, żeby jednoznacznie stanąć po stronie osób LGBT, podkreślając i jako specjalista, i jako człowiek, że nie jest to w żaden sposób ani zaburzenie, ani choroba, ani nic, co w żaden sposób miałoby mieć wpływ negatywny na społeczeństwo. W związku z tym robienie... W związku z tym robienie czegokolwiek, co miałoby stygmatyzować tę grupę, no chociażby nazywając ich ideologią w podtekście negatywną, jakąś groźną, jest doprowadzeniem do dramatów poszczególnych osób, na które potem już jest za późno, po prostu nie mamy wpływu. Więc jako społeczeństwo zróbmy wszystko, co możemy, żeby nie chować pewnej prawdy dotyczącej tego, że osoby nieheteronormatywne wokół nas są tacy jak my, bo to są nasi sąsiedzi, bracia, siostry, pracownicy, szefowie i tak dalej. Serial Sense8, o którym dzisiaj rozmawiamy, zawiera wszystkie te elementy i przemyślenia, jednocześnie opakowując je w historię trochę futurystyczną, związaną z stworzeniem nowego rodzaju ludzi, którzy posiadają umiejętności takie, jakich my jeszcze nie mamy. Ale ja bym chciał teraz zadać ci pytanie trudne, bo powiedziałeś taki ładny apel o tym, jak traktować ludzi LGBT, którzy są gejami, lesbijkami, transgender. A jak traktować ludzi i jak ty traktujesz ludzi i co masz do powiedzenia ludziom,
którzy są lesbijkami, gejami, ale udają, że nimi nie są, okłamują swoich bliskich, żenią się i wychodzą za mąż, okłamując swoich małżonków i czyniąc ich nieszczęśliwymi, po to, żeby spełnić normy wyuczone, żeby być przed sobą w porządku społecznie, żeby osiągnąć możliwość zrobienia kariery, na przykład politycznej. To jest dokładnie tak, jak za komuny ludzie zapisywali się do partii komunistycznej, bo wiedzieli, że to da im możliwość awansowania. I podobnie jest z gejami, którzy kłamią, że nimi nie są, udają heteronormatywnych, opowiadają wstrętne kawały o gejach, potem idą nocą do łóżka z innym mężczyzną, ale w dzień ich niszczą. Gdy są politykami, potrafią działać w partiach, które są konserwatywne i siejące nienawiść wobec środowisk LGBT, mimo że sami są ich, no nie członkami, ale przedstawicielami. I teraz, co ty takim ludziom masz do powiedzenia? Czy oni nie są przypadkami chorobowymi? Cieszę się, że mam 5 minut, bo sprawa jest dość poważna. Postaram się w 2 minuty odpowiedzieć na twoje pytanie, żeby też dać ci kilka minut na recenzję, o której powiedziałeś na wstępie. Otóż narysowałeś linię bardzo, bardzo istotną, ale postawiłeś, omówiłeś tylko skrajne części tej linii. Otóż między osobami, które nie mówią, nie mówią jawnie, że są osobami nieheteronormatywnymi, czy są gejami, lesbijkami, czy generalnie nie są osobami nieheteronormatywnymi, jest różnica. Jest jedna grupa ludzi, którzy nie robią tego, tak jak powiedziałeś, dlatego że próbują sprostać własnym lub cudzym normom, a jeszcze są tacy, którzy nie mają problemu z własnymi normami, w ogóle się nie przejmują cudzymi normami, tylko biorą pod uwagę wyłącznie korzyści. W związku z tym dla korzyści są w stanie niszczyć na przykład inne osoby nieheteronormatywne. To trochę tak, jak byśmy mieli powiedzieć o policji w obozie koncentracyjnej składającej się z Żydów, którzy niszczyli, zabijali, krzywdzili samych Żydów. Więc to jest taka skrajność opisana. Natomiast co ja bym powiedział do osób, które nie ujawniają się? Otóż powiedziałbym, że to jest normalne. Otóż powiedziałbym, że rozumiem ich obawę. Rozumiem, że mogą nie mieć... nie wiedzieć, komu o tym powiedzieć. Mogą się bać wykluczenia społecznego, konsekwencji. Muszę też powiedzieć, chyba zupełnie pierwszy raz w przestrzeni publicznej, że nim ja powiedziałem publicznie komukolwiek, że jestem gejem, minęło wiele lat. Miałem w zasadzie 27-8 lat, kiedy pierwszy raz, i to nie jakoś oficjalnie, przyznałem się, że jestem gejem. Dlaczego wcześniej tego nie robiłem? Właśnie dlatego, że spełniałem normy, w których się wychowałem, które były dla mnie również istotne, ponieważ byłem w klinczu między jednymi normami, a drugimi normami, więc najgorsze, co moglibyśmy zrobić, też biorąc pod uwagę moje osobiste doświadczenie, to tak w ciemno potępić osoby, które nie mają jeszcze gotowości na to, żeby powiedzieć o swojej orientacji. Ale Armen, przepraszam, ale czym innym jest niepowiedzenie o swojej orientacji, a czym innym jest, no na przykład, gdybyś teraz się ożenił po to, żeby jakąś dziewczynę w roli twojej żony traktować jako parawan dla siebie, po to, żeby społecznie, żebyś wyglądał na takiego świetnego, heteroseksualnego, typowego, normatywnego małżonka. Wtedy jej sprawiasz krzywdę, robisz krzywdę. To już nie jest tylko kwestia twoja. Wyrządzasz krzywdę komuś innemu. Wiesz, no, to jest też tak, że możemy jasno powiedzieć, że gdybym zawarł taki związek małżeński, to prawdopodobnie zrobiłbym to z jakiejś korzyści, no bo ten parawan to też jest jakaś korzyść. Więc osoby, które ze względu na szereg różnych korzyści
nie utożsamiają się z swoją orientacją, ukrywają się, to rzeczywiście osoby, które, o których nie zdążymy teraz powiedzieć, z jakiego powodu tak się zachowują. Natomiast jest zdecydowana większość osób, które chciałyby bardzo, ale nie są w stanie tego zrobić w kraju, w którym żyją, we wiosce, w której mieszkają, w społeczności, w rodzinie. I wszystkie te osoby potrzebują ogromnego wsparcia. Ja mam nadzieję, że nasz program, nasza aktywność i szereg innych programów, to będą takie okazje do tego, żeby te osoby poczuły wsparcie, ale też nie namawiam ich do tego, żeby ujawniły swoją orientację, jeśli nie są przygotowane do tego, jeżeli nie wiedzą, gdzie mogłyby znaleźć wsparcie, jeśli się boją po prostu, na przykład o swoje bezpieczeństwo. No, tu masz komentarz, Armen, przeczytaj. Trochę daleka ta dygresja o Żydach w obozach koncentracyjnych. Nie znając głębi wykluczenia grupy społecznej w czasie Holokaustu, powstrzymałabym się od pochopnych osądów. No, pozwolę sobie nie zgodzić się z opinią, ale cieszę się, że taka opinia się pojawiła. Co też pokazuje, bo powiedziałem, że nie zdążylibyśmy porozmawiać dzisiaj o tej drugiej grupie osób, która chociażby dla korzyści postępuje źle, bo też nie powiedziałbym jednoznacznie, że moglibyśmy te osoby ocenić i pójść dalej. To też jest zbyt głęboka sprawa. Więc w tym kontekście wypowiedź pani absolutnie się wpasowuje. Gdybyśmy mieli okazję, może będziemy mieli taką okazję, może będzie odpowiedni film traktujący o tym, to wtedy do tego wrócimy. A ja chciałem na koniec, bo minęła właśnie godzina naszej rozmowy, element recenzji wprowadzić, obiecany już zresztą. Serial jest bardzo nierówny, bo tu w trakcie dyskusji nie wszystkie wypowiedzi były na ekranie, ale pojawiały się kilka razy pytania, dlaczego nie kręci się dalszych sezonów, czy to był powód finansowy, na który się powołują twórcy, czy może jednak jakaś cenzura w domyśle, że był niewygodny ten serial. Ja bym włączył do tego jeszcze powód artystyczny, mianowicie Wachowscy mają to do siebie, że oni są wybitnymi, czy Wachowskie, przepraszam, powiedziałem z rozpędu w rodzaju męskim. Siostry Wachowskie są wybitne i absolutnie są wybitnymi filmowcami i pięknie myślą, pięknie potrafią komponować te opowieści, pięknie i mądrze potrafią sięgać dalej niż inni, robić ten jeden krok więcej niż większość filmowców, przenosić nas właśnie w takie metaforyczne przestrzenie, które pozwalają zrozumieć to, co jest naszym doświadczeniem. Ale mnożąc wątki w tej opowieści Sense8, moim zdaniem w pewnym momencie się trochę zaczęli gubić. Znaczy ten serial jest bardzo nierówny. Widać, że on jest zrobiony szlachetnymi środkami. On jest świetnie grany. Każdy z nas ma na pewno swoją ulubioną postać, ale tak się przyglądałem jeszcze wczoraj, właściwie każdą z tych głównych kilku postaci to ja lubię. Są tak znakomicie poprowadzone. Ale jednak od połowy, gdzieś pierwszy sezon ma chyba 12 czy 13 odcinków, gdzieś koło 6 odcinka to się zaczęło trochę gmatwać. Nie tyle splatać, co gmatwać. I Wachowskie trochę nie utrzymały reżimu opowieści. W związku z tym to zaczęło być trochę takie chaotyczne, nie chcę powiedzieć nudne, ale powstał taki rodzaj chaosu, zamieszania, niewygody, jeśli mógłbym to tak określić, takiej niewygody w trakcie oglądania serialu. I potem to one już nie odnalazły dobrego flow, dobrego rytmu, dobrej tonacji do kontynuowania tej opowieści. Wobec tego pozostał mi w pamięci ten serial jako pełen cudowności, ale jednak nie składający się na idealny, cudowny, piękny obraz.
To ja jestem chyba fanem, dlatego że rzeczywiście dopiero w drugim sezonie, to znaczy w tym ostatnim sezonie miałem takie wrażenie, ale to usprawiedliwiłem tym, że prawdopodobnie musiały pospiesznie pozakończać wszystkie wątki, które otworzyły. A wydaje mi się, że koszt, bo to był jeden z najdroższych seriali Netflixa, ze względu na lokalizację, lokacje różne, w których był realizowany, więc myślałem, że może dlatego. Rzeczywiście masz rację, od któregoś momentu ten serial po prostu zaczyna się gmatwać, ale mimo wszystko namawiam Państwa do tego, żebyście obejrzeli, żeby zobaczyć, doświadczyć, zasmakować tej różnorodności, którą potem będzie można być może przenieść na realne życie. No, ja też. Namawiam, zapraszam. Na pewno to jest jeden z bardziej niezwykłych i z piękniej realizowanych seriali, nie tylko na Netflixie, ale w ogóle dostępnych w ostatnich latach na wszelkich platformach internetowych czy telewizyjnych. Sense8, jeszcze raz, dostępny u nas na Netflixie obecnie. Obaj polecamy, tak? Tak. Dziękuję Ci, Armen, bardzo. Dziękuję Państwu bardzo za to, że jesteście z nami, że komentujecie na bieżąco. No i że mam nadzieję, kinoterapeutycznie trochę pomogliśmy wszystkim tym, którzy szukają sposobu na to, aby jakoś znaleźć swoją ścieżkę ułożenia się z pojęciem LGBT, z osobami LGBT, z tym, co się mówi o osobach LGBT, żeby odnaleźli własny, uczciwy sposób otwarcia się na wszystkich i dostrzeżenia w dobrych ludziach LGBT, ich dobra, w złych, tego, co robią źle, bo przecież to my nie idealizujemy. W każdej społeczności są lepsi i gorsi i to jest oczywiste. Po prostu nauczmy się być otwartymi i widzieć w każdym człowieku to, kim on jest naprawdę, a nie to, czy on pasuje do jakiejś roli, czy on pasuje do jakiejś normy, czy on pasuje do jakiegoś zadeklarowanego profilu, czy też odstaje od niego. Ja też dziękuję Ci, Tomek, za rozmowę, dziękuję Państwu i mam nadzieję do usłyszenia może niebawem z jakimś innym interesującym filmem. Tak jest. Dziękujemy dzisiaj. Dziękuję.